Sylwester marzeń TVP, skandal z Blacka Red Peas. Kurski reaguje na tęczowe opaski LGBT+. Trzeba przyznać, że TVP kończyła 2022 roku z przytupem, choć chyba nie takim, o jakim marzyliby włodarze stacji. Dzięki blisko 3 miliardom dotacji z naszych podatków, publiczny nadawca mógł zaszaleć z organizacją sylwestrowej imprezy. Nie bez znaczenia było też wsparcie państwowych spółek, które ochoczo dosypywały pieniędzy do imprezy w Zakopanem. Magnesem przyciągającym widzów miał być występ byłej członkini Spice Girls, ale ta na chwilę przed imprezą wycofała się. Gdy dotarły do niej wieści, jak TVP traktuje i przedstawia na swoich antenach osoby LGBT+. Gwiazda, która od lat wspiera mniejszości seksualne, nie mogła przyłożyć ręki do promocji stacji. Szybko udało się znaleźć zastępstwo w postaci zespołu Black Red Peas. Ci spłatali TVP jednak małego psikusa. Na scenę w Zakopanem wyszli bowiem w tęczowych opaskach, by wyrazić swoje wsparcie dla społeczności LGBT+. Za kulisami William podkreślał, że nie oni nie są Black Red Peas. Jesteśmy za pokojem, jednością, tolerancją, harmonią. Czasami trzeba pojechać tam, gdzie ludzie mają inne spojrzenie, aby ich zainspirować i pokazać im, jak wygląda tolerancja, tłumaczył Gwiazdor swój przyjazd do Polski. Występ amerykańskich gwiazd wywołał jednak w prawicowym internecie istną burzę. Na temat występów i opasek wypowiadali się nawet ministrowie. Promocja LGBT w TVP2. Wstyd. To nie Sylwester marzeń, lecz Sylwester wynaturzeń, zrzymał się na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Nawet Zbigniew Ziobro postanowił wyrazić swoje oburzenie. Ministra sprawiedliwości rozsierdziła wiadomość od ludzi z TVP, którzy przekonywali, że akcja z opaskami była zaplanowana. Ze sceny mówił o tym Tomasz Kammel. A na Twitterze wtórował mu Samuel Pereira. Wpadki się zdarzają. Ale jeśli promocja LGBT na sylwestrowym koncercie TVP była zaplanowana przez stację, to ci, którzy uznali to za skandal, mają rację, dodał Ziobro. Na to wszystko wkroczył też Janusz Kowalski, który grzmiał o homopropagandzie i cytował zmarłego Benedykta XVI. Oczywiście nie zabrakło wezwań do dymisji i sugestii, że gdyby nadal rządził Jacek Kurski, nie doszłoby do czegoś takiego. Jacek Kurski obecnie przebywa w Stanach, gdzie dostał świetnie płatną fuchę w Banku Światowym. Oczywiście chyba nadal dokładnie śledzi to, co dzieje się w Polsce i samym TVP. Na komentarz w sprawie afery z Sylwestrem sobie nie pozwolił, ale zareagował w dość wymowny i jednoznaczny sposób. Kurski zaczął bowiem intensywnie zostawić polubienia pod twitterowymi wpisami kolegów. Zostawił więc m.in. serduszko pod wpisem Joanny Lichockiej, która kazała ludziom z Solidarnej Polsce napić się szampana i zaprzestać politycznego lansu. Były prezes TVP polajkował nawet wpis tygodnika Nie, w którym kpiono z zapewnień Kammela, że opaski były planowane. Wpis podpisano: jasne, jasne, co najwyraźniej rozbawiło Jacka Kurskiego i skłoniło do reakcji. Spodziewalibyście się, że tęczowe opaski wywołają aż taką aferę?